te przypowieści, które są teraz przed nami w liturgii, w ostatnich już tygodniach, właściwie już prawie w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, one już mają takie wychylenie do życia wiecznego. I też to niewątpliwie tak przede wszystkim widzimy w takim kluczu. Ale też to jest trochę przypowieść o naszym życiu takim nawet codziennym, tym co dzieje się i codziennie, i w takim cyklu rocznym, czy naszego życia. Bo zostają nam powierzone talenty. Tak się fajnie składa, że to słowo jednostki związane z miarą ma też odniesienie w języku polskim do właśnie talentu, do czegoś, co takiego, w czym jesteśmy dobrzy. Ale generalnie to możemy talenty rozumieć jako jakieś powierzone nam dobro w takim szerokim znaczeniu. I talent, jak to rozumiemy, i może jakieś cechy charakteru, które służą innym, są jakimś właśnie powierzonym dobrem, bagaż doświadczeń, który mamy, to, co nam przekazali rodzice i tak dalej, i tak dalej. Powierzone pewne dobro, które mamy. I tutaj mamy to powierzone dobro, ten talent, czy talenty. I teraz pojawia się taka kwestia decyzji. Czy i gdzie to zainwestować? Czy te talenty jakoś zainwestować i gdzie? No bo jak wybiorę A, to nie wybiorę B, C, D i tak dalej. Jak wybiorę B, to nie wybiorę A, tak dalej, tak dalej. Jedna decyzja, jedna opcja często wyklucza drugą przy podejmowaniu takiej decyzji. Dlatego pojawia się czasami taka w nas niechęć, taka czasami nawet ciągła niechęć do podjęcia jakiejś decyzji. Bo jedna decyzja spowoduje, że już innych opcji nie ma wtedy. Ale z drugiej strony niepodjęcie decyzji nie powoduje, że tych talenty się nie rozwijają, nie są zainwestowane, leżą w ziemi. I pewnie ten problem trudności w podejmowaniu decyzji, tego ciągłej takiej nawet, myślę, trochę niechęci, widać w bardzo różne sposoby, nie? W bardzo różnych przestrzeniach. Jest to pewnie jakiś jeden też z powodów pojawiających się czegoś takiego, co się nazywa wolne związki, choć to jest w ogóle jakieś sformułowanie trochę dziwne, żeby nie być bezsensowne, no ale powiedzmy są takie życie w wolnych związkach. W jakichś trudności, decyzjach podejmowaniu na przykład o studiów, to studenci na pierwszym roku prawo, na drugim matematyka, na trzecim kulturoznawstwo, cały czas na pierwszym roku i 5 lat minęło i jestem na drugim roku. Taką właśnie też znam takie przypadki. Albo nawet takich prostych rzeczy codziennych, nie? W ciągu dnia też, nie? Jakiś dzień też podejmuję jakieś decyzje, w coś inwestuję mój czas, pewne dobro, które mam powierzone tego dnia, jakoś zagospodarowuję i też czasami nie mogę podjąć decyzji, co z tym zrobić. Ja właśnie wczoraj miałem taki dzień, że właśnie jakoś tak nie szło, mówiąc najogólniej, bo jakoś ciągle nie mogę podjąć decyzji, co ja chcę wybrać ostatecznie, co dzisiaj robić, tak? Pamiętam, taką historię opowiadała taka pani profesor matematyki, ma taką historię, ona była bardzo zdolna, jak kończyła maturę, mogłaby studiować germanistykę, polonistykę, matematykę, fizykę, właściwie wszystkie dziedziny, bardzo wszechstronna osoba. Tato zdecydował, że matematyka i została profesorem matematyki. Trochę się uśmiecham, ale czasami tak jest, że ktoś może nam też pomóc podjąć decyzję. Wiem, że to było 50 lat temu, dzisiaj może rodzice nie podejmują decyzji tak ostatecznie, może też dobrze, ale czasami może i źle, jak ja mam problem w tym podjęciu decyzji, w co zainwestować, nie? Czasami to są drobne rzeczy, a czasami poważniejsze właśnie. A jak podejmę decyzję, to dopiero zaczyna się inwestowanie, nie? Zaczyna się czas tego, co się dzieje. Jak już podjąłem decyzję wreszcie, to zaczyna się właśnie ten czas, kiedy z tymi talentami coś się dzieje. No i teraz, co jest dzisiaj pochwalone w Ewangelii? My byśmy tak często powiedzieli, co może być pochwalone? No pewnie miłość, nie? Tak oni z miłości, to do słudzy z miłości do Pana tam inwestują te talenty i w ogóle są tacy... Nie do końca miłość jest tam pochwalona. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Wierność jest bardzo mocno jakoś uwypuklona w tej Ewangelii. I oczywiście wierność to jest bardzo ważny, bardzo głęboki element i wyraz miłości. Nie wiem, czy nawet jeden z nieważniejszych ostatecznie szeroko rozumianej miłości. I to czasami będzie nas bardzo silnie trzymać. Wierność miłości, wierność jako pewna zasada też życia. Bo wiele rzeczy może, mówiąc tak kolokwialnie, wymienić. W wielu aspektach po podjęciu decyzji może coś możemy wymienić. Tak po ludzku. Ale wierność może całość uratować.
wierność tej decyzji, wierność temu, w jaki sposób zainwestowaliśmy talenty.